subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, podcast Biała Gwiazda pod lupą. Jesteśmy w nietypowej sytuacji, bo Wisła Kraków jeszcze godzinę temu nie miała trenera, a teraz już ma trenera. Nowym trenerem Wisły Kraków został Mariusz Job. Ale o tym za chwilkę. Dzisiaj naszymi gośćmi są Piotr Rzepecki z kanału 365 dni o piłce. Cześć Piotrze. Cześć, dzień dobry. A także dział analizy Stanisław Madej. Witaj Staszku. Cześć. No to właśnie, no to zacznijmy od tego, że Mariusz Job poprowadzi Wisłę Kraków w trzech ostatnich domowych spotkaniach. Algorytmy tak wyszukały, że najlepszym trenerem tymczasowym będzie trener drużyny rezerw, czyli właśnie Mariusz Job. No i jak oceniacie tę decyzję? Zacznijmy od Staszka, bo pamiętam, że po Zniczu się spotkaliśmy, to rozpoczynał Piotr, także Staszku, oddajemy Ci głos i za chwilę będzie Piotr mówił. Myślę, że taka jedyna decyzja, która na teraz się broni, to znaczy daje czas po prostu na to, żeby dogadać się z kimś innym i mieć mniejszą presję taką, no, na szukanie trenera po to tylko, żeby zagrać mecz za parę dni, mogłoby być nieco zgubne. Więc no też w klubie innej osoby niż właśnie Mariusz Job za bardzo nie ma do tego, żeby poprowadzić drużynę w trzech następnych meczach. Więc wydaje mi się, że to jest taka bezpieczna opcja, która daje czas. No też w jakimś sensie nagroda i szansa dla Mariusza Joba, bo on z rezerwami osiągnął bardzo dobry wynik. Praktycznie wszystkie mecze wygrał w czwartej lidze. Oczywiście wiadomo, że to są rezerwy Wisły i też ten poziom nie jest za wysoki, więc też trzeba też troszeczkę inaczej na to popatrzeć, no ale myślę, że taka spodziewana decyzja, wątpię, żeby ktoś oczekiwał, że Wisła już w niedzielę ogłosi trenera nie tymczasowego. Natomiast no, jestem bardzo ciekawy, co by było, znaczy co będzie, jeżeli Mariusz Job wygra trzy mecze. No, co wtedy? Nie, to co przedłużenie umowy. Piotrze, a jakie jest Twoje zdanie? No myślę tak jak Staszek, że to była taka jedyna nominalna opcja na teraz, bo myślę, że też klub będzie się ewentualnie rozglądał za trenerem już dopiero po nowym roku. Natomiast jestem też bardzo ciekaw ewentualnie tej krótkiej kadencji trenera Jopa, czy faktycznie, jeżeli będą te wyniki nie wyglądały dobrze, czyli te najbliższe trzy domowe mecze, jeden w Pucharze Polski, dwa w lidze, jeżeli będzie tutaj żarło i będzie jakiś taki błyskawiczny efekt nowej miotły, to czy faktycznie zarząd tutaj się nie zastanowi, żeby trener Jop z trenera tymczasowego został takim szkoleniowcem na stałe, natomiast no, ciężko też gdzieś na razie oceniać, no bo to jest trener bez większego doświadczenia, jeżeli chodzi o prowadzenie drużyny na wyższym poziomie, także myślę, że czysta karta, duża niewiadoma, no i umówmy się, chyba może być tylko lepiej, bo też nikt specjalnie nie będzie tutaj karcił trenera, jeżeli na przykład Wisła odpadnie w pucharze i te mecze najbliższe domowe z Polonią i Słoneczną nie pójdą po naszej myśli, natomiast no gdzieś te najbliższe tygodnie między rundami, no to jest taki okres, kiedy już Wisła będzie musiała ogłosić nazwisko albo takiego nowego trenera, który będzie prowadził właśnie Białą Gwiazdę na wiosnę, albo otrzymamy komunikat, no bo być może nie wykluczajmy tego, że to trener Job będzie odpowiadał za wyniki Białej Gwiazdy, ale myślę, że te trzy najbliższe mecze też wiele wątków nam wyjaśnią. Mówią, że trudno jest się dostać do Wisły, chyba że jesteś byłym piłkarzem Białej Gwiazdy, także zobaczymy, co z tego wyniknie i czy Wisłę przejmie na stałe były zawodnik Wisły Kraków właśnie. To tak, po jednym zdaniu, panowie, gdybyście mieli wybrać takiego najlepszego trenera na ten moment, który już by prowadził Wisłę w dalszej części sezonu, to kto to by był, Piotrze, wróć Ciebie? To w ogóle jest trudne, bo Wisła Kraków jest w takim miejscu, że tutaj jakby raz, że ten margines błędów już praktycznie został wykorzystany i jeżeli mamy myśleć o awansie, no to trzeba będzie zacząć punktować, porównując jakby historię z tamtego sezonu, no to już jakby trzeba gdzieś błyskawicznie zacząć zbierać te punkty, więc myślę, że taki trener, strażak, który ma doświadczenie w takim punktowaniu, no z tych trenerów wolnych na przykład jest Leszek Ojrzyński, mówiło się też sporo o Adamie Nawałce, w mojej opinii to jest raczej trener zbyt ekskluzywny na Wisłę Kraków, także chciałbym przede wszystkim takie nazwisko, które jest pewne, trener, który od razu wejdzie do szatni i da impuls, myślę, że z takich trenerów wolnych to jest Brosz i ewentualnie właśnie trener Leszek Ojrzyński. Staszku, to ja Ciebie zapytam o to, kto jest Twoim faworytem. A jeszcze tak, jeżeli chodzi o Adama Nawałkę, to wszystko ok, ale dla mnie jest dziwne, że on jakby miał tutaj przyjść, to nagle odchodzi Bogdan Zając. Nie klei mi się to
zawsze był z nim, no wszędzie z nim był praktycznie, a drugi asystent, który zawsze z nim przebywał, siedzi chyba obecnie w Arabii Saudyjskiej, więc no nie spina mi się to, ale zobaczymy. Staszku, teraz ty. Wydaje się, że na Adama Napolk nie ma w ogóle szans z tego między innymi powodu, że jakby to był taki pomysł, to by został po prostu Bogdan Zając, no jakby wiecie, to jest super sobie. Wydaje mi się, że wybór się rozstrzygnie pomiędzy trójką Kazimierz Moskal, Janusz Niedźwiedź i Marcin Grosz. I ja osobiście stawiam na tego trzeciego. Uważam, że on łączy najwięcej chyba cech, które ten nowy szkoleniowiec Wisły potrzebuje i też wydaje mi się, że trochę parę rzeczy już wskazuje na to, że to rzeczywiście będzie Marcin Grosz, ale poczekajmy. Czyli ten trudny trener do rozmów, tak? Między innymi tak, no przecież wypowiadał się tydzień temu i to troszeczkę tam nawiązał, że projekt w pierwszej lidze, taki, którym nie było, była drużyna, która miałaby nie tylko, chciałaby się utrzymać w zakresie, ale coś więcej osiągnąć, miałaby jakieś takie tradycje, historie. No i rozmawiał z prezesem, no też dla mnie to już jest, też nie chcę, bo bym poprosił tylko jedno zdanie, ale też jest to troszeczkę zastanawiające, że Marcin Grosz mówi o tym, że rozmawiał z prezesem na pytanie, czy ten prezes szuka trenera. Nie odpowiedział w żaden sposób, nie, tylko tak się, no uniknął po prostu odpowiedzi. To było tydzień przed meczem Wisły. No i po tym meczu właśnie, no jakoś tak było, że Radosław Sobolewski, mimo że bardzo długo był przekonany, że on tutaj robi, znaczy był, nie chciał rezygnować, był raczej nastawiony na to, że tak zła karta się odwróci, zrezygnował i to bardzo szybko i jeszcze tak naprawdę nie informując nikogo innego z klubu, a ta dymisja też została szybko przyjęta, więc myślę, że jak ktoś by był taki, no chciałby spędzić na tym trochę czasu, to może tutaj pewne rzeczy zauważyć ciekawe. Oczywiście. No dobrze, to teraz przejdźmy do tego ostatniego grillowania Radosława Sobolewskiego. No musimy to zrobić. No, chociaż z dużym bólem serca to robię, bo myślałem, że jeszcze trochę się pobawimy. Trener Sobolewski pierwszy raz Wisłę w obecnej kampanii poprowadził 7 października 2022 roku. Zaczął od remisu z ŁKS-em. Prowadził 2-0. Piotrze, jak ty oceniasz całą jego kadencję, może w ten sposób powiedzmy, całą jego pracę. Jak ty, czy ty jesteś, nie powiem, że jesteś zadowolony, czy miałeś wrażenie, że, czy masz wrażenie, że można było zrobić więcej? Znaczy ja myślę, że tutaj największym zarzutem pod adresem Sobolewskiego były te baraże, ten pierwszy baraż spuszczony połomice i absolutnie jakby zaprzepaszczona szansa awansu, no bo były momenty fajne, jak chociażby ta wiosna, później oczywiście Wisła Kraków przegrała w tych kluczowych meczach, kolejno z ŁKS-em, Ruchem, potem pamiętamy Zagłębie Sosnowiec i tak naprawdę brak nauki, wyciągania pewnych lekcji, chociażby ten mecz z Puszczą, no myślę, że koncertowo przegrany przez Wisłę, z uwagi też na to, że chociażby miała przecież Biała Gwiazda fantastyczne pole do analizy, grając z Puszczą wcześniej aż trzykrotnie. Natomiast myślę, że tak, słaby początek tego sezonu, później były pewne przebłyski, natomiast tak naprawdę mecze wysoko wygrane, jak z Arką, z Resowią, ze Zniczem czy z Motorem na wyjeździe, też trochę zakłamują naszą rzeczywistość. No, pamiętamy też te komunikaty Jarosława Królewskiego, że Wisła tylko trzykrotnie przegrała, no, teraz to już są 4 porażki, natomiast też myślę, że te wszystkie komunikaty się nam gdzieś nie do końca zazębiały. Wisła Kraków to jest takie miejsce, gdzie naprawdę te wymagania są spore i trener jako były piłkarz doskonale o tym wiedział, zresztą nikt mu tego nie odbierze, grał z Wisłą Kraków wiele fantastycznych meczów, no i jest to człowiek, który się identyfikuje z tym klubem, natomiast na samym końcu musi jego praca zostać poddana takiej dość brutalnej ocenie. Na krótko, 44 spotkania, 23 wygrane mecze, no to jest połowa, więc naprawdę dość słabo, jak na trenera w klubie, którego celem jest awans i generalnie wygrywanie większości meczów, Wisła Kraków w większości spotkań jest faworytem, no i z takiej gdzieś pozycji podchodzi. Natomiast na samym końcu gdzieś zostają takie mecze, to są te porażki, o których mówiłem, Ruch, ŁKS, Sosnowiec, Puszcza, no i kilka meczów takich absolutnie przegranych w tym sezonie, jak chociażby z Odrą, z Podbeskidziem, czy teraz z Termaliką. Na samym końcu, no jednak duży zawód, duże rozczarowanie, natomiast myślę, że też jakby tak kończąc wątek Radosława Sobolewskiego, mimo wszystko moment na odejście był latem, po sezonie i trzeba było gdzieś od początku z nowym trenerem, z taką nową kartą budować ten projekt o nazwie Wisła Kraków na sezon 2-3-2-4, bo teraz jesteśmy tak naprawdę w połowie kampanii, jest spalona ziemia i jest bardzo dużo punktów do nadrobienia, a mam wrażenie, że liga jest, ten sezon ligowy jest dużo mocniejszy niż wcześniej i teraz po pierwsze mam wrażenie, że taka wiosna już tam się nie przytrafi, a po drugie no, będzie bardzo trudno, bo też ta konkurencja nie śpi i jest naprawdę bardzo mocna.
No właśnie, to teraz Staszku ciebie zapytam o 424 dni Radosława Sobolewskiego, ale ja na przykład się już nie dam nabrać na to, że my znowu wskoczymy na taką serię i będziemy gonić, będziemy blisko czołówki. Nie dam się na to nabrać, bo nie wierzę, że ktoś po prostu przegra, bo ma zły stadion, albo nie stać go na to, żeby grać w Ekstraklasie, albo po prostu, że zgubi punkty, bo jest słaby i tak dalej. Ruch miał zgubić punkty, Puszcza miała zgubić punkty i tak dalej, i tak dalej. I nie wierzę w to, że nagle Arka zacznie gubić punkty, tym bardziej, że oni ten największy kryzys mają już za sobą, ale teraz oddajemy głos Stanisławowi, który podsumuje te 424 dni. Parę innych wątków się tu pojawiło. No, na pewno, jeżeli chodzi o to, co powiedział Piotr, no z tej perspektywy tak, wydaje się, że bez sensu było dla Radosława Sobolewskiego przedłużenie tego kontraktu i no, tylko to wiemy dzisiaj. No, z dzisiejszej perspektywy rzeczywiście i byłoby lepiej dla klubu, i byłoby lepiej dla niego, dla jego kariery trenerskiej, jakby odszedł po przegranych barażach. Natomiast wydaje mi się, że on ogólnie to jest bardzo właściwie zostawił Wisłę w tym samym miejscu, co Jerzy Brzęczek rok temu. Tutaj historia się niemal powtórzyła, bo Jerzy Brzęczek może troszeczkę wcześniej odszedł z Wisły, ale no, też zostawił ją w środku tabeli przed zimą. Wtedy właśnie tymczasowym trenerem miał być Sobolewski, no to było takie trochę niejasne. Ostatecznie on w sumie poprowadził Wisłę już do końca sezonu. Więc to coś tu się powtórzyło i tak samo historia się powtórzyła. Można doszukać się analogii w karierze Radosława Sobolewskiego w Wiśle Płock, bo on też zaczął bardzo dobrze. Tu mówiliście o tej wiośnie, tam też zaczął dobrze. Tutaj miał Luisa Fernandeza, tam miał Dominika Furmana w formie. No i też po jakimś czasie to przestało po prostu działać. Ja dostrzegam dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o tą wiosnę, no to też uważam, że ona się raczej nie powtórzy, z tego względu, że akurat ten terminarz był tak ułożony, że Wisła miała naprawdę dużo łatwych meczów. Wiadomo, że każdy mecz jest jakimś tam wyzwaniem, no ale tutaj były mecze z dołem tabeli, mecze u siebie. No to jednak jest większe prawdopodobieństwo, że w takich meczach się uda uzyskać dobry wynik. A dwa, no Radosław Sobolewski po prostu jako trener był bardzo, bardzo jednowymiarowy i to, co na początku działało, było efektem zaskoczenia, miał dużo nowych piłkarzy sprowadzonych przez Kikorami i Reza. To wszystko mogło dać taki efekt krótkoterminowy i naprawdę zaskoczyć rywali. To niestety okazało się też jego największą wadą, minusem, bo później w kolejnych meczach po prostu rywale doskonale wiedzieli, co będzie Wisła grać, doskonale znali silne punkty Wisły i tutaj już Radosław Sobolewski nie za bardzo był w stanie pomóc Wiśle. No, trener Sobolewski miał najlepszą kadrę w tej lidze, miał takich zawodników, jakich sobie zażyczył, a przynajmniej mam nadzieję, że miał ogromny wpływ na transfery. Nie rozumiem takich przyjść tutaj jak Alvaro Raton. On mnie nie przekonuje, zresztą wiecie, czy to już w ogóle była parodia z jego strony w niektórych momentach. Wydaje mi się, że rozczarowanie to jest takie bardzo delikatne słowo, jeżeli stawiamy obok trenera Sobolewskiego jakieś słowa. No bo dziewiąte miejsce w tym momencie jest rozczarowaniem. Zostawił Wisłę w tym samym miejscu, w którym zostawił ją Jerzy Brzęczyk, tak to powiedziałeś, Staszku. No i nie kupuję też takiego argumentu, że w tej lidze wystarczy wygrać 2-3 spotkania i będziemy w górze tabeli, bo Radosław Sobolewski miał 17 spotkań i on nie złapał żadnej serii powyżej 2 wygranych z rzędu. Jak to brzmi w ogóle komicznie z perspektywy Wisły Kraków, że maksymalnie zrobiliśmy 6 punktów pod rząd, i później porażka. No nie? To dla mnie to jest taki ogromny kamyk do ogródka trenera Sobolewskiego, że masz najlepszych piłkarzy, decydujesz o transferach, masz najlepszą bazę treningową, podgrzewaną płytę i tak dalej, i tak dalej. No murawa trochę ci przeszkadza, ale robisz wszystko tak, jak sobie, robią ci wszystko tak, jak sobie zażyczysz i ty tego nie potrafisz wykorzystać. No to ja się zastanawiam, czym tkwi problem, Piotrze? No to jest bardzo dobre pytanie i niestety na nie tak właściwie nie znam odpowiedzi i też myślę, że Radosław Sobolewski też miał problem z tym, bo już go w Wiśle nie ma, natomiast faktycznie no brak takiej serii, o której ty mówisz i też tak naprawdę myślę, że te wyniki wynikające z te zwłaszcza wysokie wygrane, po których kibice mieli poczucie takiego niedosytu i to było dobre spojrzenie, bo często właśnie te wysokie wygrane zakłamywały to, w jakiej Wisła Kraków tak naprawdę jest dyspozycji, bo to jest po pierwsze zależność od indywidualności, to jest po drugie gdzieś tam taka gra do końca, która chociażby w tym meczu z Katowicami dała efekty i Wisła wygrała, być może nawet piłkarze Wisły przedłużyli trochę kadencję Sobolewskiego, no bo nie wiadomo, co by było, gdyby Wisła polegał w tym meczu z Gieksą.
Natomiast na samym końcu przede wszystkim nie było takiej ciągłości, nie było takiego jakiegoś stylu Wisły Kraków, który by na nas przekonał, miałby też przełożenie na boisku. Bo to też nie jest tak, że wszyscy mają pretensje do Sobolewskiego czy do na przykład dyrektora Kikora Wireza za ten hiszpański zaciąg, bo tak jak wywołany przez ciebie raton, ja też nie chcę już też odwoływać się do tego bramkarza, bo co program go krytykuje. Natomiast fakt są takie, że rzeczywiście dużo rzeczy zawiodło, dużo rzeczy na końcu się nie spinało i efekt mamy taki, a nie inny w postaci tego miejsca w tabeli. Ja myślę przede wszystkim, że Wisła Kraków to jest klub z dużymi ambicjami i tutaj zawiodło wiele rzeczy, bo to jest gdzieś tam na samym końcu wina trenera, wina też tego pomysłu, który teraz moim zdaniem średnio wypalił, w odróżnieniu od tego okna zimowego, kiedy faktycznie przyszło wielu zawodników i to wyglądało świetnie. Właściwie te transfery no to były strzały w dziesiątkę. Natomiast no drugi raz ta historia się, jak widzimy, nie powtórzyła i na samym końcu też takie brnięcie Radosława Sobolewskiego w to, że ta jego taktyka jest w porządku. Kluczowe trzymanie się hierarchii na niektórych pozycjach, mowa o bramkarzu czy o niektórych jego wyborach personalnych. No i na samym końcu jest tak, a nie inaczej. Także tutaj szereg błędów. Ciężko jakby jednoznacznie powiedzieć, co tak naprawdę zawiodło. Natomiast miejmy nadzieję, że zmiana szkoleniowca no będzie takim impulsem, który wpłynie na ten zespół, bo nawet jeżeli zobaczymy Wisłę Kraków taką odmienioną, świeżą, żywszą w tych dwóch najbliższych meczach ligowych, a także w tym meczu z Stalą Rzeszów w Pucharze Polski, no to być może to będzie takie jakieś światełko w tunelu na tę zimę i faktycznie runda wiosenna Wisła zacznie już z kopyta, ale tak jak też mówiliście wcześniej, no rywale nie śpią i naprawdę ta liga jest bardzo wyrównana, bardzo mocna, no i też Wisła pokazała, że po prostu z nią się dość łatwo gra w piłkę, no miejmy nadzieję, że to nie będzie już taki jednowymiarowy taktycznie projekt, no ale zobaczymy, no wszystko w rękach nowego trenera, na razie tymczasowego, a więc trenera Jopa. Staszku, powiedz mi, jaki jest według Ciebie największy grzech Radosława Sobolewskiego, patrząc na całe te 14-13 miesięcy jego pracy? Wydaje mi się, że to, co najbardziej go zgubiło, to jest, że za bardzo zaufał Kikorem Mirezowi i jakby biorąc część zawodników, którzy nie do końca są przygotowani pod to, co on chciał grać. I właśnie gdzieś ta, moim zdaniem, elastyczność taktyczna go zawiodła. To takie dwie rzeczy na styku. To znaczy za mało było tam pomysłu Radosława Sobolewskiego, żeby wykorzystać może jakichś innych piłkarzy. Za dużo było tego po prostu, co Kikor Ramirez zaproponował. I to się wszystko tak jakby nie skończyło dobrze. Wydaje mi się, że jak sam Radosław Sobolewski teraz będzie miał trochę czasu i będzie analizował to, to wydaje mi się, że w pewnym momencie to było tak, że Radosław Sobolewski coś tam chciał grać, ale nie do końca mógł w ten sposób grać. I jasne, mówisz, że Wisła Kraków ma najlepszą kadrę. Ja bym tak nie powiedział wcale, nie uważam tak. Może to parę osób się zdziwi, ale ja nie jestem, w sensie nie powiem, że tak nie jest na pewno, bo tak naprawdę dopiero teraz nowy trener przyjdzie i to się rozstrzygnie. Ale wydaje mi się, że też niektórzy zawodnicy są mocno przeceniani. I to nie jest tak, że właśnie ci zawodnicy, którzy są tutaj, są tak dobrzy, jak niektórzy o nich myślą. I też nie uważam, że Radosław Sobolewski był aż tak tragiczny, jak niektórzy myślą. Myślę, że jest to bardziej wyśrodkowane, niż niektórym się wydaje. Okej, to jeszcze cię dopytam w takim kontekście, bo w Sejmu wyjechała zamrażarka, w której były trzymane ustawy. Myślisz, że wyjedzie też zamrażarka razem z Radosławem Sobolewskim w postaci tego, że zawodnicy po, nie wiem, jednym, dwóch słabszych spotkaniach będą mieli szansę wrócić do tego składu? No bo przykład Łasickiego, Baszy czy tam Szybasza, tak, z poprzedniego sezonu pokazuje, że jak sobie nagrabisz u trenera Sobolewskiego, no to jest problem. No, mam nadzieję, że to się zmieni. Znaczy, ja wierzę, że mimo wszystko Radosław Sobolewski podejmował te decyzje na podstawie formy, na treningach i to było poparte czymś, a nie, że kogoś skreślał tylko ze względu na jakiś jeden zły mecz. Jeśli tak było, no to mam nadzieję, że to się zmieni, że nawet to będzie miało inne spojrzenie. Natomiast niektóre rzeczy, to zmieniają się trenerzy, ale niektóre praktyki tak naprawdę zostają, bo też był, jest, nie wiem, chociażby Fazlagisz, który dość długo już nie grał, a wcześniej był Hugi i to też był inny trener, ale to nie wiem, czy to zawsze trzeba wiązać tylko i wyłącznie z osobą trenera, ale jeżeli nie, to też no, mam nadzieję, że to się zmieni. No. Jara, tam został. Czasami trzeba wykonać
polecenia przełożonych. Nie mówię, że tak tutaj było, po prostu tak mówię, że z doświadczenia swojego. Ja też nie wiem, tylko mówię, że no akurat w innych, wiesz, za czasów po prostu internet też takie sytuacje miały miejsce, więc ciężko rozstrzygnąć, czy to się... Piotrze, a czy ty uważasz, że teraz bliżej bramki będzie Mikołaj Biegański, czy jednak Mariusz Ziob będzie stawiał przez te trzy ostatnie spotkania na sprawdzony duet Raton-Broda? To tylko króciutko jeszcze wrócę do tego wątku a propos tych to koneksji trenera z dyrektorem sportowym, bo to też jest ciekawe. Słuchajcie, pytaliśmy wcześniej Mateusz o tych trenerów moich tam wymarzonych, obok kogo ja bym widział na ławce i pytanie, czy też Wisła może sobie pozwolić w tych rozmowach, podjęciu właśnie rozmów z nowym trenerem, na takiego szkoleniowca, który będzie bardzo autorytarny w tych swoich decyzjach, jak chociażby no, wcześniej przykład Adama Nawałki, wiadomo jak on też funkcjonował w reprezentacji czy w Lechu Poznań, no bo tutaj jednak, no nie wiem, czy będą jakieś naciski ewentualnie ze strony dyrektora sportowego, natomiast no, widoczne jest jakby ten, powiedziałbym, pomysł transferów i w ogóle na budowę kadry. Więc właśnie pytanie, czy to będzie taki trener, który będzie mógł już tak stuprocentowo, samodzielnie podejmować decyzje, jak chociażby na przykład Janusz Niedźwiedź, który też miał pewne, powiedziałbym, no mówiąc wprost, konflikty, czy niesnaski z piłkarzami z zagranicy. Natomiast no to jakby się przekonamy, być może wkrótce. Jeżeli chodzi o bramkę, no to myślę, że też odszedł przecież trener bramkarzy, więc w tym aspekcie może się wiele zmienić i będzie już będą po pierwsze rozliczani zawodnicy z aktualnej formy, a umówmy się, ostatnie mecze Ratona, no jakby absolutnie go nie przekonują, żeby się w ogóle łapał do tej kadry meczowej. Natomiast też mówiłem to od dłuższego czasu, w ogóle nie wiem, od kilkunastu miesięcy też powtarzałem, że nie byłem przekonany, że akurat problem Wisły Kraków leży w pozycji bramkarza i w ogóle ściąganie nowej jedynki też było takim dość dziwnym moim zdaniem pomysłem, a tym bardziej już jakby konsekwentne trzymanie się Alfaro Ratona. Myślę, że tu będzie rotacja i być może nawet do tego pierwszego meczu pucharowego, zwłaszcza, że przecież Broda bronił w Krajowym Pucharze i wyglądał całkiem nieźle, przecież on byłem chociażby rzut karny Luisa Fernandeza, także myślę, że w tych najbliższych trzech meczach to się może zmienić, nawet powinno się zmienić i nie tylko jeżeli chodzi o obsadę bramki. Tutaj spodziewam się, że być może nawet wróci Igor Łasicki. No zobaczymy, bo ostatnio z obroną też było, mówiąc wprost, różnie i defensorzy nam zawiedli, ale no to myślę, że też wyjdzie na treningu i tutaj już jakby trener Job będzie miał taką szerszą wiedzę, pogląd, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To żeby nie było, że tylko o trenerze Sobolewskim mówimy tak negatywnie, za chwilę przejdziemy do Alana Urydzi, ogólnie do zawodników, tak? Ale Staszek, widziałem, że chciałeś coś powiedzieć, także bardzo proszę. Nie, bo tak już podsumowując, ja też nie chcę tak, żeby moje słowa były odebrane, że tutaj nie wiem, coś był problem tylko i wyłącznie po stronie dyrektora sportowego, bo to nie jest tak. No, jakby Radosław Sobolewski zaakceptował, na przykład piłkarz musiał zaakceptować tego Ratona z tego, co się orientuje, więc no tak samo on ponosi odpowiedzialność, na takie zawodnika przystawi. Uważam, że koniec końców on miał warunki do pracy naprawdę niezłe i to był tak naprawdę drugi najdłużej pracujący szkoleniowiec w ogóle w pierwszej lidze obecnie. Miał naprawdę niesamowite wsparcie właściciela i jasne tutaj Piotrek, znów wrócę, można się zastanawiać, tak, kiedy był ten moment odejścia, ale naprawdę to jest coś rzadkiego w polskiej piłce, żeby właściciel, mimo tego, że się wszystko nie układa, że te wyniki są słabe, tak mocno wspierał i to publicznie i niepublicznie trenera i to jest naprawdę było coś, duży kapitał i szkoda, że się nie udało tego wykorzystać, bo jakby sytuacja była inna, to znaczy Radosław Sobolewski i jego drużyna nagle zaczęła wszystko wygrywać, no to byłby taki piękny przykład tego, że to zaufanie się odpłaciło, a koniec końców no skończyło się tak, że dzisiaj mówimy o tym, że ta decyzja powinna zapaść wcześniej. To jeszcze tak na koniec o trenerze Sobolewskim. Przytoczę tutaj słowa, które on wypowiedział. Podaje się do dymisji, może to pomoże zespołowi w pewnych rzeczach. Jest naprawdę bardzo dużo złych emocji wokół zespołu, więc mam nadzieję, że moje odejście może pewną sytuację wokół drużyny i klubu uspokoi. Chciałbym podziękować za wsparcie. Ze swojej strony zawsze dawałem z siebie wszystko, co miałem najlepsze. I teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do meczu z DKS-em Katowice. Bo ja mam wrażenie, jak obserwowałem z trybuny prasowej trenera Sobolewskiego, to on mi nie przypominał trenera Sobolewskiego. To nie był Sobolewski, który macha rękami, zachęca swoich piłkarzy, klaszcze, krzyczy, chłopaki dajemy, jedziemy z nimi i tak dalej, tak? To do 16 kolejki wyglądał zawsze tak samo, że nawet się nie układał, trener Sobolewski był bardzo takim dużym wulkanem emocji przy linii. A w sobotę, tydzień temu, on był, kurczę, no, jest taka piosenka Natalii Kukulskiej, im ciebie więcej, tym mniej, czy jakoś tak. I on był po prostu mniej żywiołowy niż Natalia Kukulska w tej piosence.
kto kojarzy tę piosenkę, to będzie wiedział, o co chodzi. Wiecie, po prostu nie przypominał mi trener Sobolewski trenera Sobolewskiego. I ja też, ja dlatego na początku tego programu powiedziałem, że to są, jest, są jakby takie, no to już wiadomo, to ja nie, musiałbym za chwilę ubrać czapeczkę foliową, żeby takie teorie wygłaszać, ale jest to takich parę znaków, że można by się zastanawiać, na ile właśnie ta decyzja o dymisji, ona została podjęta ze względu na wynik, a na ile ta decyzja już była tak naprawdę troszeczkę bardziej oczywista przed tym meczem, bo dla mnie to jest tak jak mówisz, dla mnie bardzo dziwne jest jego taka postawa rezygnacji, kiedy wcześniej emanował pewnością siebie na każdej konferencji pomeczowej, naprawdę wydawało się, że on bardzo wierzy w tę drużynę, wierzy w to, że to się odwróci, a tu taka zupełnie inna postawa. Piotrze? Znaczy ja to odbieram, wiecie, no cały czas jesteś na świeczniku i prowadzisz mimo wszystko jeden z najbardziej medialnych klubów sportowych w Polsce, mimo tego, że Wisła Kraków gra w pierwszej lidze, a nie w ekstraklasie. No i na samym końcu też jesteś dosyć łatwym celem. No słyszeliśmy też wielokrotnie, będąc na meczach, jakie podają komunikaty z tej trybuny C na stadionie Przyrejmonta, więc gdzieś na samym końcu no, była taka świadomość, że to ty jesteś mimo wszystko zależą od tych wyników. Jeżeli się nie powodzi, no to niestety tobie się najbardziej obrywa, mimo tego, że jesteś legendą tego klubu. A jeżeli jest dobrze, jeżeli Wisła Kraków wygrywa, no to gdzieś jest ten taki, powiedziałbym, krótki entuzjazm. No na pewno gdzieś kropelka po kropelce to wszystko powoli w trenerze rosło i musiał dojść do tej decyzji. Chociaż rzeczywiście był bardzo, powiedziałbym, od początku taki pewny siebie i też konsekwentnie bronił swojej taktyki, swojej wizji, swojego pomysłu na piłkę, a ostatnie tygodnie no, rzeczywiście no, tutaj coś się musiało wydarzyć. Ja myślę, że też był po prostu świadomy, że nie wiem, czy już z Wisłą Kraków nie zdoła zrobić tego, co zrobił na wiosnę, no bo już kilkanaście miesięcy pracuje przecież i umówmy się, no to nie jest absolutny progres, mimo tego, że jakby popatrzymy sobie na stan po 17 kolejce w tamtym sezonie, to jest 23 punkty, teraz 25, bo oczywiście wtedy też prowadził zespół na początku Jerzy Brzęczek, natomiast fakt są takie, że drużyna się de facto nie rozwija, tylko właściwie stoi w miejscu, oczywiście możliwości są spore, no i też już znamy ambicje tego klubu, także myślę, że trener dojrzał do tej decyzji. Jeżeli mecz z Katowicami byłby przegrany, skończyłby się porażką 1-2, no to wówczas na konferencji pewnie padłyby te słowa o dymisji. Tak ja to widzę, chociaż oczywiście no nie jestem w głowie Radosława Sobolewskiego. Z drugiej strony właśnie było takie zwycięstwo, które powinno mocno podbudować no w końcówce. No może, okej, no mecz był przeciętny, słaby, ale jednak zwycięstwo w końcówce. Tutaj wyjazd i też Wisła zaczęła od prowadzenia, więc też byliśmy zaraz po przerwie na kadrę, gdzie był czas na ten. To nie jest taki moment, powiedzmy, wiesz, trzech porażek z rzędu i już widzisz, że to jest czwarta, coś tam. To nie był jeszcze taki moment, powiedzmy, ja uważam, że tutaj Jarosław Kraski na pewno by nie zwolnił Radosława Sobolewskiego do końca roku, moim zdaniem. Czy to byłaby porażka z Betem, czy nie, to wydaje mi się, że na to by się nie wydarzyło po prostu. No ale wiecie, bo tak też, jeżeli tylko na krótko mogę jedno słowo dosłownie, bo tak mówiłeś wcześniej, Mateusz, o tym, że trener Kulewski bronił Radosława Sobolewskiego i też właśnie przed opinią publiczną. Ja sam do końca nie wiem i nie jestem przekonany, czy to nie było też krzywdzące dla samego trenera, bo oczywiście cały czas jego wyniki były poddawane ocenie, my też pisaliśmy na Twitterze, wymienialiśmy się zdaniami, też te pokoje. No i też trener, prezes Kulewski, który przecież jest aktywny na social mediach, cały czas gdzieś bronił trenera. Ja myślę, że to też na samym końcu nie pomagało, że tutaj w pewnych momentach potrzebny jest spokój, a trener ma pokazać wynikami, że się broni, że faktycznie jest rozwój, a niepotrzebne są jakieś wyliczanie liczby porażek Wisły Kraków itd., itd. Także myślę, że na samym końcu to chyba i tak było najzdrowsze rozwiązanie, a moment rozstania no to chyba był taki, no nie wiem czy odpowiedni, bo zawsze to jest trudne i ciężko tak, tak zaryzykowo powiedzieć. Natomiast tak jak powiedziałem, no myślę, że gdyby tamten mecz z GKS-em zakończył się porażką, no to już z Termaliką by był nowy szkoleniowiec, a tak mamy trenera na 3 ostatnie mecze w tym roku. Nie, no to już musimy to kontynuować przykład, że to, bo to niestety, ale wydaje mi się tak, bo jeżeli chodzi o te bronienie, to wydaje mi się, że ona po prostu forma była taka sobie, bo jeżeli by Jarosław Kraski po prostu, no są te spekulacje po meczach, nie? I moim zdaniem to jest dobrze, jeżeli właściwie na przynie nie ma w ogóle tematu zwolnienia. No i koniec, nie pojawiają się żadne artykuły, kibice są jakby pogodzeni. Moim zdaniem to jest dobre. Okej, okay. Wydaje mi się, że takie tabelki i wrzucanie tego to jest, no niestety to po prostu kibice się jeszcze bardziej zaczynają frustrować i że to nie pomaga, bo natomiast uważam, że samo wsparcie Sławkowskiego było dobre, to znaczy, no
trener po prostu miał taką pewność, że właśnie za nim stoi, ale no, tak jak można się zastanawiać nad formą jedynie tego. A co do momentu, no moim zdaniem moment akurat jest fatalny, bo to takie przed chwilą była przerwa na kadrę, były czas na pracę, teraz trzy mecze w krótkim terminie i tak naprawdę jeden bardzo ważny w Pucharze Polski tuż zaraz. I no, wydaje mi się, że to jest taki czas, że właśnie nie da się znaleźć już trenera na teraz, trzeba trochę tymczasowego, co jeżeli tymczasowy wygra trzy spotkania, co później, czy szukać nowego, czy nie. No nie wiem, mi się wydaje, że to jest jeden z najgorszych momentów na rezygnację, jeżeli chodzi o trenera. Wiecie, ja mam też takie wrażenie, że no żyjemy w takich czasach, gdzie Twitter rządzi, tak, w świecie mediów. No 10 lat temu prezes Królewski poszedłby do Radosława Sobolewskiego, poklepałby go po plecach i powiedział: ja w ciebie wierzę, a oni tam mogą śpiewać i tak dalej, ale ja w ciebie wierzę. No dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że jakby prezes Królewski siedział cicho i nie wspierał trenera Sobolewskiego, to by było, dlaczego się nie wypowiada. No ale jak go wspierał, jak go bronił, no to dlaczego go bronił, nie? I to nigdy nie dogodzisz. To jest prawda, co mówisz, no to nie ma idealnego rozwiązania. Zawsze można krytykować. Moim zdaniem, mimo wszystko, to dla mnie, jakbym ja się postawił w roli trenera, przyjemniejsze było, że po meczu przegranym widzę, że właściciel jednym zdaniem ucina wszystkie w ogóle tam plotki dotyczące zwolnienia. Pisze, że wierzy pewnie. Ja mam spokojną głowę. Dziś jak miał wrócić po meczu, otworzyć Gazetę Krakowską, otworzyć Interię, otworzyć coś tam i przeczytać wszędzie, jacy są kandydaci za mnie, nie? No tak mi się wydaje, że no to jest i też, wiecie, to też jest tak, że Radosław Sobolewski był rok w Wiśle, a i tak to jest najdłużej pracujący trener w ogóle od 5 lat. To też jest, trochę pokazuje, jak tutaj jest wszystko, jakie to jest gorąca atmosfera i jakie to jest to środowisko. No naprawdę ciężko tutaj jest dużo popracować i tutaj masz właśnie jedną gorszą serię i od razu się zaczyna taka spirala spekulacji i po każdym meczu to się jeszcze bardziej nakręca, więc to nie jest łatwa sytuacja. Ja wiem, że dzisiaj bardzo fajnie jest właśnie, no widać było tam ileś błędów, które w tej drużynie były, tak, i z perspektywy czasu, no oceniamy tak, że to musiało się powtórzyć, bo to, co się wydarzyło tam, nie wiem, w meczu z Puszczą Niepołomice, czy z Ruchem, czy z ŁKS-em, ze słabszymi, wpadka z Zagłębia Sosnowiec, to na pewno się powtórzy w tym sezonie i tak dalej. Ale, no wiecie, no też pewnie, jak, nie no, też nie wiem, trener Sobolewski by odszedł po tej rundzie, po pół roku, przyszedłby ktoś inny i też by było mówienie, kurczę, miał taką dobrą wiosnę, tylko był pół roku, czemu tam nie daliście mu popracować, przyszedł nowy, jest słaby, jest też słabo. To bardzo dobrze jest to właśnie oceniać z perspektywy. Na pewno też można się zastanawiać po prostu jedynie nad tym doborem tego trenera, no bo to już naprawdę kończąc już ten wątek, bo wiem, że mamy inne tematy, no ale, bo też jest kwestia tego, że mówiliśmy tam o rozczarowaniu, czy nie. Moim zdaniem Radosław Sobolewski, Wiśle Płock, miał dobry początek, później dużo słabszy okres, popracował tam chyba rok. On przychodząc teraz do Wisły, ma takie samo doświadczenie, jeden rok w Ekstraklasie i dokładnie to samo odwzorował, czyli dobry początek, słaba końcówka, popracował jeden rok. Czyli tak naprawdę, czy to jest rozczarowanie, czy to jest po prostu to, że ten trener zrobił to, co zrobił w poprzednim klubie, dokładnie to samo powtórzył, więc no, to wiesz, no dla mnie rozczarowanie byłoby osobiście, jakby Wisła wzięła, nie wiem, Kazimierza Moskala, czy innego trenera, który by zrobił na przykład awans, wszedłby do Wisły i okazałoby się, że nie zrobił awansu. No, dla mnie to byłoby rozczarowanie, no, ale jeżeli daliśmy szansę Radosławowi Sobolewskiemu, który de facto no po prostu na ten jeden rok, jeden dobry okres w Wiśle, no to też ciężko mówić, no po prostu zrobił to co wcześniej. I tyle. Może się zastanawiać, czy po prostu wtedy ten wybór nie mógłby paść na bardziej doświadczonego, bo to była bardzo trudna misja. No, on przychodzi, tak naprawdę szanse na awans w Wisły bezpośrednio były bardzo nieduże. I ja wolałbym po prostu, żeby teraz do Wisły trafił doświadczony trener, który nie będzie się zastanawiać, co tam zrobić, tylko po prostu od razu da taką pewność, że on już to w innym miejscu zrobił i że tutaj też ma na to szansę. Dobrze, to Piotrze, to tak jeszcze jedno zdanie od ciebie, ale ja bym cię chciał jeszcze zapytać, czy chciałbyś mieć takiego szefa, który zawsze cię broni, który po prostu bierze krytykę na siebie?
Wiesz co, no tak jak mówiłem wcześniej, no moim zdaniem to takie właśnie publiczne bronienie trenera przez prezesa Królewskiego na samym końcu no nie wyszło na dobre. No absolutnie ta argumentacja, czy jakby uzupełnienie tej swojej argumentacji tymi tabelkami, jakimiś wykresami, statystykami też nie były dobre, no bo przecież kibice są bardzo świadomi i wiedzą, co to jest remis, co to jest porażka, a że Wisłokraków powinna wygrywać, także ja na samym końcu czułbym się źle z tym, ale no to ja tak mówię, jakby podzielę się swoim spojrzeniem. No nie wiem, być może Radosław Sobolewski czuł takie wsparcie i było mu to do potrzebne do funkcjonowania, natomiast no, pamiętajmy, no, to jest jednak Wisła Kraków, to jest naprawdę miejsce, gdzie te wymagania są spore i po każdym słabszym meczu, czy po gorszej serii, no pojawiają się te głosy i my też musimy spekulować, no bo te kibice jakby żyją też z tego, my opinioniści, dziennikarze, ludzie sportu też się tym wszystkim ekscytujemy, jeżeli jest dobrze, to chwalimy, zastanawiamy się, analizujemy, podsumowujemy, natomiast jeżeli jest źle, no to też gdzieś tam krytykujemy, także to jest normalne, to jest część tego biznesu, to jakby świata sportu, więc no niestety, jeżeli nie umiesz tak funkcjonować, no to ciebie tutaj nie ma, ale no, mi osobiście by to nie odpowiadało, tak, gdybym mógł powiedzieć, gdybym ja na przykład był trenerem, to wolałbym, żeby to wszystko odbywało się w zaciszu gabinetów. Opinia publiczna otrzymywałaby po prostu jakieś, powiedziałbym, złe komunikaty, że na razie wszystko jest w porządku. No bo na przykład, nie wiem, nie widziałem ostatnio komunikatu od prezesa Mioduskiego w sprawie na przykład ewentualnego zwolnienia Kosturnianicza w Lechu Poznań, prezesa Rutkowskiego, czy nie wiem, w Górniku Zabrze, prezesa Matyska. No to jest jakaś sytuacja mimo wszystko w mojej opinii. Trochę dziwna i trochę niepotrzebna, ale no to jest jednak taki, myślę, że temat boczny. Raczej trzeba się skupić na takich podstawowych sprawach. Przede wszystkim, kto przejmie Wisłę Kraków. Jasne. To jest w ogóle problem Wisły, nie? Że tutaj jest, cokolwiek się nie wydarzy, no to po prostu to jest takie oczekiwanie na ten komentarz Jarosława Królewskiego na Twitterze. No, dla mnie to jest po prostu niepoważne, że jest duża organizacja, jaką jest Wisła Kraków, to jest klub. No jak coś, no to mogą opublikować coś na oficjalnej stronie, jeżeli to jest rzeczywiście potrzebne. No ale to oczekiwanie i to w ciągu oznaczenia, nawet pod moimi postami ludzie co ciągu oznaczają tego Jarosława Królewskiego. I ja naprawdę, no kiedyś to na tym nie rozumiałem, no to naprawdę nie jest fajne, bo jemu bateria po prostu w telefonie bardzo szybko siądzie. Dla mnie to jest po prostu niepoważne. Uważam, że po prostu Jarosław Królewski ogólnie Wisła powinien trochę zmienić styl tej komunikacji, żeby też kibice nie oczekiwali tego. Natomiast już obiecuję, że to jest ostatnie zdanie na temat Jarosława Królewskiego. On też, pamiętacie, po jednym meczu przyszedł i powiedział, że mecz był taki ten, chyba był remis, ale nie, w niebezpiecznych atakach było tyle i tyle. Więc to też była jego argumentacja. To nie jest tak, że to było jakby spójne. On w podobny sposób opowiadał i bronił, powiedzmy, gry drużyny. No to było po meczu ze Stalą Rzeszów. Wiecie, to jest tak, że jak nawet najlepszy szef zostanie ze wszystkim sam i to będzie po prostu najgorszym szefem w końcu, tak? Będzie zawsze uważany za najgorszego i tak dalej, i tak dalej. No przejdźmy sobie teraz jeszcze do tych słów Alana Urygi, które wypowiedział po meczu w Niecieczy. Alan Urega powiedział tak, rezygnacja trenera, zwolnienie trenera to zawsze jest porażka drużyny. Głównie drużyny, bo to świadczy o słabej grze. W pierwszej połowie nawet zaangażowania nie było, w drugiej było z tym trochę lepiej. Ja traktuję to, co się stało jako porażkę drużyny, ale też moją osobistą porażką. Ja to odbieram tak, że to jest wymierzone w niektórych zawodników, którzy w Wiśle nie dają maksa z siebie. Mam takie wrażenie, że są zawodnicy, którzy mimo wszystko mogliby lepiej grać i nawet nie lepiej grać, ale mogliby się troszeczkę bardziej angażować w grę w poszczególnych fragmentach spotkania. Był taki jeden zawodnik w Niecieczy, który zszedł w przerwie tego spotkania i być może pewne słowa też miały trafić do niego, bo wydaje mi się, że jeżeli kapitan mówi takie słowa, no to faktycznie on też próbuje pokazać, że słuchajcie, trener Sobolewski był jaki był, ale my też daliśmy ciała. Piotrze? No pewnie, no zwolnienie trenera to jest też porażka całego zespołu, no bo nie było chyba takiej sytuacji, żeby jakiemuś szkoleniowcowi podziękowano, a ma dobre wyniki, no chyba, że to są jakieś tam inne wewnętrzne kwestie w gabinetach. Natomiast na samym końcu myślę, że mocny komunikat kapitana, taki też właśnie komunikat między słowami, żeby większa była determinacja u niektórych piłkarzy. No bo umówmy się, jeżeli ty się starasz, jeżeli dajesz z siebie maksa, ale na samym końcu coś ci nie wychodzi, brakuje szczęścia, czasami umiejętności, czasami jakieś tam inne zewnętrzne, powiedziałbym, kwestie, no to okej, no to pewnie to można wybaczyć w tym, powiedziałbym, krótszej perspektywie, ale jeżeli widać, że ta determinacja jest bardzo ograniczona, że są rezerwy, że jesteś w stanie dać z siebie więcej, a grasz na pół gwizdka, żeby się, nie wiem, nie zmęczyć, albo żeby specjalnie się nie przeforsować, no to faktycznie frustruje, zwłaszcza, że
w Wiśle jest i było wielu zawodników w przeszłości, którzy grali w reprezentacji, którzy wiedzieli, co to znaczy grać dla tych barw. Też nie chcę iść taką patetyczną narrację, natomiast wiadomo, o co chodzi. No, jesteś pracownikiem jakiegoś klubu, jakiejś organizacji, w tym przypadku Wisły Kraków, i musi dawać siebie maksimum. Tak samo jest w każdej innej robocie. No, przecież jak my pracujemy, to też gdzieś tam nie odpuszczamy i chcemy, żeby wszystko było wykonane od początku do końca. No i jeżeli ty pracujesz w zespole, a widzisz, że niektórzy twoi koledzy no się mniej starają, mniej dają z siebie, ty dajesz z siebie 110-120%, no to frustracja bierze w górę. Wiadomo, że trener zapłacił tym, że już w Wiśle nie pracuje, natomiast ja w ogóle od początku tego sezonu byłem bardzo sceptyczny co do budowy tego składu. Ja już nawet nie czepiam się tych wątków hiszpańskich, bo też Sobolewski wielokrotnie mówił, że po prostu mają grać piłkarze najlepsi. Wiadomo, przepisy młodzieżowców, natomiast później na samym końcu decydują umiejętności piłkarskie. Natomiast myślę, że wielu zawodników po prostu w Wiśle nie do końca jakby się odnajduje w tym całym klimacie, kiedy jest duża presja i kiedy no, ten nacisk na wynik jest spory. To jest fajny klub, jeżeli chodzi o pieniądze, to jest fajne miasto do życia, natomiast mam wrażenie, że tutaj, no nie wiem, czy będą już zimą jakieś czystki, natomiast ktoś się musi faktycznie nad tym zastanowić i chciałbym, żeby też dyrektor sportowy przemyślał pewne kwestie, jeżeli chodzi o te sprawy kadrowe, no bo być może wielu zawodników już tą zimą, już tej zimy odejdzie. Patrzyłem sobie na Transfermarkcie, 16 zawodników Wisły Kraków ma kontrakty do 2024 roku, a więc teraz zostanie tylko pół roku do końca umowy i być może to będzie taki ostatni moment, żeby niektórych wypuścić, oddać, minimalnie jakoś spieniężyć. Słyszałem też głosy między innymi o Igorze Łasickim, który być może też zmieni klub. Mówiło się o jednym klubie z pierwszej ligi, także być może coś tutaj też się wydarzy. Natomiast no, to jest też temat pewnie na inną historię i myślę, że tutaj każdy przypadek indywidualny powinien być właśnie tak rozstrzygany właśnie mega konkretnie, mega rzeczowo, ile ty tej Wiśle Kraków dałeś, ile ty faktycznie tutaj dobrych meczów zagrałeś, a ile ty też zarobiłeś, bo myślę, że w przypadku niektórych zawodników, nie mówiąc już o nazwiskach konkretnych, no tutaj wiele rzeczy się po prostu nie zgadza. No wiesz co, ogólnie temat tego, że iluś tam zawodników może odejść, no to jest temat, który się pojawia tak naprawdę co pół roku, co rok i niestety do tego dochodzi. Nie? Tutaj jest kadra wymieniana notorycznie, są te tak zwane rewolucje, hard resety. No, myślę, że na pewno gdzieś jest popełniony ten błąd w Wiśle, że jako organizacja ona nie przyciąga ludzi, którzy... No, oczywiście nie chcę, no, generalizujemy, tak? Nie mówimy o wszystkich, ale jest coś takiego, że wielu zawodników tutaj obniżano jakby takie no, loty, przychodząc, no, zaczynają dobrze grać, później zaczynają grać coraz słabiej. Popatrzcie, tutaj nie ma zawodników, którzy by się na tyle, no to są tak naprawdę pojedyncze przypadki przez ile lat, myślę, że ponad 5, gdzie tak naprawdę ktoś zapracował sobie na dobry transfer i poszedł do lepszego klubu. Nie? Większość zawodników to tak naprawdę tutaj albo po prostu zaczyna już lot totalny i później już ma tak naprawdę, to jest taki pik kariery i już nic więcej nie są w stanie osiągnąć, albo odchodzą też w bardzo słabej dyspozycji, ale w innym klubie jakoś udaje im się to. Natomiast no jest to jakiś problem, że nie ma, nie wiem, ty mówisz tutaj, poszedłeś w takie patetyczne tony, ale ja nie wiem, no zastanówmy się, czy w Arce Gdynia, co oni mogą robić, czy tam, nie wiem, w tamtym sezonie, w Ruchu, czy w Puszczy, czym jakby, co to się różni od Wisły Kraków, że tam w tej drużynie przychodzą zawodnicy, którym tak bardzo zależy, nie wiem, na awansie, że jakby dla nich, okej, wynagrodzenie, premia, to też wiadomo, ważne rzeczy, ale czym oni tak, powiedzmy, czym się różni ten proces pozyskiwania zawodników, budowy drużyny, że tak diametralnie to inaczej wygląda i no, na to trzeba byłoby się pochylić. No, ja uważam, że jeżeli chodzi ogólnie o tych zawodników w Wiśle, no często to są zawodnicy, którzy mają ten zawodnik, który zszedł, bo to myślę, że nie ma co się przyznać, bo Igor Sapała, no to jest zawodnik, który był w Rakowie Częstochowa, ale z niego zrezygnowano na kontuzję. No, kurczę, ja no, jak on przychodzi do Wisły, to nie spodziewałem się, że on tutaj dramatycznie zmieni swój sposób życia i nagle z osoby, która ze względu na powiedzmy sportowo się odbiła, ten nagle tutaj się w ogóle zmieni we flunie. I niestety to też jakby tak brakuje w ogóle w Wiśle Kraków takiej historii rozwoju nad graczami i to jest rzecz, która najbardziej dołuje, bo można mówić o taktyce, można mówić o trenerze,
ale też tu jest sztab, też tu są inni ludzie i tu nie ma nawet takiego indywidualnego progresu zawodników, który powinien następować niezależnie tak naprawdę od tego, czy Wisła wygrywa mecze, czy nie, ale powinniśmy obserwować, bo było już bardzo dużo trenerów, że niektórzy zawodnicy naprawdę osiągają progres, a tu tego po prostu nie ma. Proszę. Wiecie co, no żeby tak pogadać o konkretach, no przykładowo przychodzi, no już fajnie to Stasiek powiedziałeś o Sapale, natomiast no przykładowo, no Łasicki, też powiemy solidność, też piłkarz, który gra mniej więcej dość równo, oczywiście ten słaby okres, pamiętamy ten mecz Symbol w Tychach, później odstawiony i grał tylko w Pucharze Polski, natomiast generalnie zawodnik, który, no tak powiedziałbym, z szerszej perspektywy raczej nie zawodził, w tamtym sezonie naprawdę grał równo, tworzył duet stoperów i wyglądało to nieźle, natomiast w Pogoni też, no nie był to piłkarz pierwszego wyboru, pamiętamy, odbił się od zagranicy, grał też w Lidze Polskiej, no i trafił do Wisły, kiedy ona spadła. No żeby też tak konkretnie, no nie wiem, mamy też przykład Michała Żyro, też kontuzję, właściwie nie wiemy, co ten piłkarz nam pokaże. Jest też Nogoku, który akurat świetnie wyglądał pod Beskidziu, teraz też ciągnie ten Wisły Kraków, natomiast cały czas mówimy o zawodnikach, którzy przychodzą i my tak naprawdę, no nie wiemy, czy oni coś dadzą Wiśle Kraków w szerszej perspektywy, czy to jest też taki transfer, zagadka, jakby też nie specjalnie pominąłem tych zawodników, którzy przyszli tegoletniego okna transferowego z Hiszpanii, no bo to w większości przypadków, też tak mówiąc, nie do końca to są takie ruchy, powiedziałbym, które się gdzieś bronią na murawie. Także w ogóle jest problem z pozyskiwaniem. I też kończąc, przykład Ruch Chorzów, bo też monitoruję tę drużynę regularnie, to tam też jest inny w ogóle pomysł na funkcjonowanie. No to są przede wszystkim chłopaki z regionu, którzy tworzą ten zespół. To jest taki duży charakter, determinacja i nie ma takiego ciśnienia na wynik. Oczywiście teraz są w Ekstraklasie i wymienili trenera, no bo przecież zaraz słowa Skrobacza wyglądało to średnio, ledwie na wygrana w Ekstraklasie. Natomiast te trzy awanse z rzędu, no to też to było takie, powiedziałem, step by step. Oczywiście wynik być może ponad stan, no bo teraz widzimy, jak się odbili od Ekstraklasy. Natomiast na samym końcu mówimy tutaj o klubie, który pracuje wolno, pomału i są efekty. Natomiast myślę, że no to też chyba nie jest jakaś nowość i raczej nie odkryłem Ameryki, ale tutaj chyba też momentami chcemy w Wiśle budować za szybko. Oczywiście, że jest presja na wynik. Te transfery wydają się atrakcyjne, ciekawe, natomiast na samym końcu otrzymujemy po prostu średnią drużynę, która jest przepłacona, a to jest pod względem na przykład wartości drugi skład w pierwszej lidze. Trzeci pod względem liczby obcokrajowców, natomiast widzimy, że de facto no, ci obcokrajowcy wiele nie dają. Tamta wiosna była super, wszystko było oparte na barkach Luisa Fernandeza, jak chociażby, nie wiem, mecz z Katowicami, kiedy strzelił dwie bramki, jak pojawił się na murawie. Tutaj nie ma też takiego jednoznacznego lidera. Ja myślałem na punktu sezonu, że to jest dobre, ale no, okazuje się nie do końca. Przepraszam, że ci przerwę, ale ty też, wiesz, no mówisz Luis Fernandez, ile on zarabiał, nie? W ogóle w tamtym sezonie jednak te wynagrodzenia piłkarzy Wisły były ogromne i to też nie korelowało do końca z wynikami. No jest to problem. Wydaje mi się, że na przykład taki Bartosz Jaroch to jest tak dla mnie przykład zawodników, którzy powinni trafiać do Wisły, bo on był naprawdę solidnym graczem w pierwszej lidze i on jest dalej solidny. Myślę, że, nie wiem, może się lekko poprawił, ale wiadomo, ma gorsze mecze, no też, to też jest taki poziom, że też nie można oczekiwać, że to jest drugi Roberto Carlos i tak dalej, ale on jakąś solidność daje, gra w tych meczach, nie łapie kontuzji, jest po prostu takim punktem drużyny, no naprawdę solidnym i wydaje mi się, że gdyby Wisła więcej miała takich graczy w składzie, w każdej formacji, to inaczej by to wyglądało. A czy to jest tak trudno znaleźć takich zawodników w tej pierwszej lidze? No, wydaje mi się, że nie, że za bardzo Wisła właśnie przez te ostatnie lata próbowała szukać wszędzie tych graczy z całego świata praktycznie. No już trochę koloryzuję oczywiście, ale były te pomysły czeskosłowackie, hiszpańskie, no trochę tego było i generalnie wydaje mi się, że to co mówisz, okej, Ruch ma innych realiach, Wiśle jest ta presja i ten, ale popatrz, bardzo ciekawe, on sobie tak samo radzi z presją, no nie ma tutaj jakichś tam, więc wydaje mi się, że takich kilku piłkarzy można byłoby by znaleźć, natomiast no, no ciężko to jest sprawa, bo wiesz, no tutaj Kiko Ramirez pracuje rok, no i już zaczynałem właściwie dyskutować nad jego transferami i ile tam zawodników się kończy kontrakty i czy nie pozmieniać trochę polityki. Przyjdzie tutaj trener, który będzie musiał się dogadać z tą szatą. To wszystko jest naprawdę w tym momencie bardzo w ciężkim punkcie. To słuchajcie, na zakończenie Staszek wspomniał o tym, że piłkarze obniżają loty, to mi się skojarzyło, że przychodzą tutaj i skaczą jak Kamil Stoch w Planicy, a kończą skakać jak Robert Mateja. No, ale jest coś takiego i
Wiesz, to jest naprawdę, to akurat wymaga gruntownej analizy, bo to jest aż niemożliwe, że ile też popatrzcie, ile tutaj zawodników się przewinęło, nie? Tak naprawdę tutaj to co kilkudziesięciu zawodników w ciągu roku i to mówimy o wszystkich różnych mentalnościach, charakterach, umiejętnościach, pozycjach, no nie wiem, no wszystko, to już myślę, że każdy piłkarz przyszedł do Wisły Kraków, jednak sukcesów to nie przyniosło, więc na pewno zostały popełnione błędy przy budowie drużyny, na pewno coś nie działa i no teraz trzeba się z tym jeszcze zmierzyć po raz kolejny, a to jest tak, ta sprawa się też jest samo nakręca, bo jeżeli mówimy o presji, że ciąży na tej drużynie, no to teraz ciąży jeszcze bardziej i podejrzewam, że po zimie będzie ciążyć jeszcze bardziej i z każdym meczem będzie coraz większa, więc... Tak. No też, mi też, ty mówiłeś o Mateusz na temat, o tej serii, no mi przy tym terminarzu, który jest na wiosnę, przy tej presji, tak naprawdę wygrywania, no w prawie każdym meczu, żeby się załapać do top 2, no jest ciężko. Będzie ciężko po prostu. Piotrze, czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć na koniec? Mam nadzieję, że wyniki się poprawią. Nie wiem, co do trenera, no bo oczywiście, tak jak mówiliśmy na początku, póki co Mariusz Job trenerem, a wy na przykład myślicie dopuszczać taką myśl, że te dobre ewentualne kilka najbliższych spotkań, a więc najbliższe trzy, mogą spowodować, że Jarosław Królewski będzie się zastanawiał nad tym, czy ewentualnie trener Job nadaje się w dłuższej perspektywie na trenera, wzorem właśnie trenera Sobolewskiego, czy raczej jest trener tymczasowy i będziemy szukać nowego szkoleniowca? Dopuszczam taką możliwość. Ja też. Wiesz, to na pewno praca w Wiśle, no nie szukam się, jest trochę specyficzna, nie? Tu masz, to jest osoba stąd, zna tu tych ludzi w klubie, ma trochę łatwiej, no ma dobry wynik w tej czwartej lidze, awans, dwie wygrane u siebie, no podejrzewam, że jeszcze przy tej sytuacji finansowej Wisły, jaka jest, no to tak, to wydaje mi się, że absolutnie jest to możliwe. To tak na koniec ode mnie kilka słów jeszcze do trenera Sobolewskiego, może nas ogląda. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że duży szacunek, panie trenerze, za to, że jakim pan był piłkarzem po prostu, bo zawsze pan walczył i nie odstawiał nogi. Czasami się to kończyło czerwonymi kartkami, ale mimo wszystko duży szacunek za walkę do końca. Nie wyszło teraz, ale szanuję pana za to, że zachował się pan z klasą na sam koniec, bo podać się do dymisji nie jest wcale tak prosto, zrzec się wynagrodzenia. Pokazał pan po prostu na sam koniec, że ma pan jaja, też jako trener. Także dziękujemy za to wszystko, co pan zrobił dla Wisły. Podpisano krytyk Mateusz Prochwicz, nie mylić z hejterem. I tak już na sam koniec rzeczywiście zachęcamy oczywiście do odwiedzenia profilu naszego sponsora. Link w komentarzu. Kanał Piotra 365 dni będzie w opisie filmu. Profil Staszka na Twitterze to samo. Dzisiaj moim gościem był Stanisław Madej, dział analizy. Dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie. A także Piotr Rzepecki z kanału 365 dni o piłce. Dzięki wielkie. Super, dzięki wielkie. Subskrybuj kanał Biała Gazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco.